Dobry, witamy wszystkich kolegów hodowców oraz koleżanki hodowczynie. W dniu dzisiejszym zagościliśmy u kolegi Marcina Jania. To jest hodowca, który uczestniczy dużo na wspólnych gołębnikach. U nas na MWG Giewont również był w zeszłym roku uczestnikiem i w tym roku też jest. No i na innych wspólnych gołębnikach. Myślę, że postanowiliśmy tutaj nagrać filmik, ponieważ tutaj właśnie dzisiaj oglądając te gołębie byłem pod wielkim wrażeniem kolekcji, jaką tutaj zgromadził Marcin. I stwierdziłem, że tutaj pokażę kolegom, bo naprawdę warto pokazać, mówiąc krótko, aż ciarki po plecach przechodzą, jakie gołębie się tutaj znajdują. Między innymi gołębie oryginały z Ganus Family Loft, gołąb, który jest synem Wolverine. Myślę, że w Polsce nie ma chyba nikt takiego gołębia. Później mamy podwójną wnuczkę Black Powera, Hardy Kruger, także naprawdę i wiele, wiele innych gołębi, olimpijczyki od Tomasza Rumińskiego, czy dzieci, nie, olimpijczyków od Marciszewskich, no naprawdę masa gąbków. Takich dobrych, myślę, że tu każdy gołąb, na którego by do ręki nie wziął, jak Marcin mi tu opowiedział historię każdego gołębia, no to tak jak mówię, no to jestem pod wielkim wrażeniem. Ale postanowiliśmy tu kilka złapać, Marcin nam tam przygotował do celi i pokażemy tu kolegom, jak wyglądają te gołąbki. To może zaczniemy od tego, nie wiem, z Ganusa, czyli co tam Marcin masz pod ręką, to... Ty mi musisz troszkę podpowiadać, bo ja tak nie znam całej historii. To jest ten syn Wolverine. Razy Laura, co wygrała RPA. I to jest, tak jak widzimy, syn. Taki czerwono-żółtym oku. No, widać jeszcze dopiero trzecie pióro zaczął pierzyć. Chyba ostatnie też tu puścił. Ale piękny, mocny, taki poddomykany. Fajny gołąbek. Ogon. No typowy gołębnik, gołąbek na wspólne gołębniki to. No i naprawdę pochodzenie no to ma fenomenalne. No ale oko ma takie właśnie jak ojciec, jak stary Wolverine, z tego co pamiętam, bo byliśmy też, gościliśmy u Ganusa w zeszłym roku. Także piękny. No jestem pod wrażeniem, bo myślę, że takiego gołębia to nikt w Polsce nie ma. A partnerkę jaką teraz do niego dałeś? Ja sobie może po prostu przeszkadzał telefon, to odłożymy. Teraz ma tą samiczkę z ludzkiego gestu, to kupiłem. Ale to jest od Ganusa. Też oryginał. Wnuczka z Wolverine. Ganus Family. A, czyli Trainmakera. To jest wnuczka Wolverine, Trainmaker, Blue Diamond, to sami zwycięzcy. Czyli to w tym momencie jest taki lekki, taki powiedzmy, inbred Wolverine będzie, nie? Tak. To też już rozpieszczone, pewnie troszeczkę pociągłeś już po niej, nie? Kilka, nie. Na wspólne gębniki dużo poszło młodych. Także, że będą też walczyć. Tylko z innej, ona była z innym samczykiem. Ganus Family Love 442. Ktoś nas tutaj ostro przeszkadza. Ona ma dobre genotypy. Właśnie, bo to... Bo też były robione geny. No i piękne złożenie też ma. No ładne, myślę, że będą pasować. To teraz sparowałeś dla siebie, czy dla kogoś na specjalne zobaczymy. Czy będą na sprzedaż też te gołębie? Czyli... Sobie też coś myślę zostawić, bo po co wiadomo, próbować. W takim połączeniu, no to to jest naprawdę coś ciekawego. Ale to później jeszcze powiemy więcej. Tutaj jest od Helmuta Klasa. Syn Wiktora, to jest samiczka, która wygrała RPA. Też, a jest a matka, ojciec, jego, matka wygrała. Jego wygrała. Czyli jest dzieckiem zwycięzczyni, a ojciec jest synem Birdy. To jest najlepsza samica, jakakolwiek była kiedy super w RPA. Fenomenalne skrzydło. Skrzydło kurwa to ma naprawdę jak sprężyna. Mocne. No będziemy próbować, bo to niedawno przyszło, to będziemy próbować, co to jest. No widać, jak tutaj może światło trochę mamy, ale jest cała matka. Piękny gołąbek. Taki na oczku rybim tak zwanym, ale mocny, długi gołąb, no widać po nim jakie ułożenie ma, no fajnie. Ten jest naprawdę ładny gołąbek. Czyli nie tylko pochodzenie, ale i budowa i skrzydło. Oczywiście te gołębie zakupywałeś na pipie, nie? Na pipie, tak. On teraz jest akurat samiczką od tutaj od kolegów kaciciaków, ale to jest najlepsza samica, jaką na razie mam, co się wyklarowała. Też piękna samica. To jest matka 8 gołębia z finału na Krakusie. Jej pełny brat tego gołębia, teraz w tym roku był drugi piąty z 500 jako roczny w oddziele u wujka. Potem znaczy, bo przypomnijmy tutaj naszym kolegom, ty uczestniczysz tylko na wspólnych gołębnikach. Praca nie pozwala, i żona się tu zajmuje. Ale twój wujek... Ale wujek testuje wszystko też w oddziele, bo bierze zawsze pierwszy lęk jajek ode mnie. Wszystko. Czyli ty gołębiami młodymi dzielisz się jak z wujkiem i on ci testuje w oddziele lata. No tak, powiedzmy, no tu jest szybki test, bo tu albo się pokaże, jak nie to idzie, od razu z gołębnika.
No ta jest też piękna. Ale ta samica jest naprawdę mocna, ładna. Jest super. No zresztą może mój koledzy Kaczyczak najtańsza, ale Mariusz mi wybrał naprawdę samicę, która jest top. No może się nie chwal, bo ci jeszcze Mariusz każe dopłacić. Mariusz tak nie jest, ale nie, naprawdę, super samica. To się, jej pierwsza to w pierwszym roku wyda samicę, co była szósta na młodzie. Wiemy, że koledzy Kaczyczaki wylatali wynik czwartego przodownika w Polsce, więc... Top, samica jest naprawdę, żeby myślę, tak że, myślę, że to nie była kwestia przypadku. Teraz mogę, co tu mogę pokazać jeszcze? Tu mamy syna 1360 Tadeusza Pałki, też taki mały sportowiec. No to też jest, z tego co wiem, niedostępny gołąb tu, bo no 1360 to... Już jest starszy gołąb wiekowy. Ja sam się zastanawiam, czy to jest jego dziecko, ale pan Tadeusz mówi, że proszę sobie się nie martwić. Nie no, to myślę, że tutaj autorytet pana Tadeusza nie pozwala na takie, rzeczy. Pięknie, ale też jest no, taki malutki, tak ale, Janusy, jest, coś, jak Janusy, ale fajny, ułożony jest, gołąb, nic mu nie brakuje. No, wiadomo też, że one są te jakby po sezonie lęgowym, trzeba powiedzieć, to troszkę pewnie... No trochę są wydojone, co niektóre, tak powiem. Tutaj jest na przykład gołąbek od Pawła Mędrysy, on się też z młodego nie da, ale to jest syn tej samicy, która była pierwsza w Polsce w A i pierwsza w Brnie w tym roku, ta najszybsza samica w niego. I on jest dzieckiem, synem. Synem, tak, tak te 59-90. No super jest akurat. On jest piękny naprawdę sam, jest to każdy z... Ładny, ułożony. On był akurat w tym roku w parze z tą moją najlepszą samicą. Teraz jest ona przeparowana. Wyrywny jest, ale skrzydełkę jeszcze może raz pokażemy. No i rzucałem lotkę, to już... No to wiadomo, nie? Ja go kupiłem z woliery od Pawła. Oczko jeszcze jakby można było. Myślę, że warto zobaczyć. Ładny, fajny gołąbeczek. Znaczy może już wypuścimy, nie? Żeby się nie mieszało. Co tam jeszcze masz ciekawego? Tu się na pochwal. No, tu jest od Arka Bittnera gołąb, ale to jest syn tego 12-15, co ten teraz kupił go Mariusz Łopecki. No to ten gołąb też naprawdę. No czy to jest Hurrikan, tak? Hurrikan, tak. Wnuk Hurrikana, no to jest syn tego 12-15 słynnego, co Mariusz Łopecki kupił. Wiem, że Mariusz Łopecki to miał właśnie... Ale z tego gębia też naprawdę super się pokazują gębie już. Ładnie. Jest też fajny. To też jest fajny w budowie. To są Ludoklasens do tego przymieszane, te jego też takie ciekawe. I ten 791, także... Może uchwycimy to oko. Zobaczymy, co da w tym roku. Czy coś da w ogóle. Pochapał. Ładny, fajny gołąbeczek. Tego też tu wypuścimy, nie? I co tam jeszcze mamy? Tu jest późny nabyty od kolegów Olechów, bo też mam trochę kilka gębionik, jestem zadowolony. To jest syn Olimpijczyka. Tego Achillesa, tak. Razy, a z matką gębia jest matka trzeci pasek dostaje, nie? No. A matką tego gołąbka jest matka gołębia, który dał mi 2/8 na finale na Dobczycach, także też takie coś bardziej wspólne gębiki. No i ogólnie wiadomo, że oni dobrze lecą na młode, no to mi to jest na rękę. Wiesz, no selekcjonowane tobie chodzi dokładnie o młode gołębie, żeby leciały. Pokażemy może tu oko, bo też takie ładne widzę, mocne. No coś kamera nie chce się wyostrzyć, żeby złapać. Tu jest ojciec tego 2/8 z finału na Dobczycach. Ale to jest też od kolegów Olechów, tak. To jest brat gołębia, który był takiego dwunastki, tak, co oni tak nazywają go. On był za młodego, on był bardziej olimpijczykiem jak ten Achilles. Był dwa razy pierwszy i na trzecim locie przyszła im grupa 15 gołębi i on wszedł akurat ostatnio. To dziecki. Jest brat tego, brat od 12. A, brat. To jest Deklag razy Herman Spustek. No, to jest taki sportowiec. No tak, to on te właśnie... Lotniki widzę takie mniejsze trochę budowy. Tutaj nie? Jest córka Perły od Darka Macierzyńskiego. Mhm. Tej słynnej 3001. Ona akurat, to jest samiczka. Tak, ona akurat karmi teraz młode, bo tam imbredowałem ją. Może pokażę. Imbredę robię na Perłę, także. Aha. Czyli ona jest córką, tak? Tak. I to jeszcze jest zimbredowaną, bo Perła była kładziona na swojego wujka, czyli na brata, matki, który, a ten wujek wydał tą samicę 85-22, czyli to są już same, to wszystko co najlepsze u Darka Marciszewskiego. Ona tu się... No tego może Black Powera pokażemy? Tylko tam uważam są... No i tutaj mamy też gołąbka, który jest podwójną wnuczką Black Powera. Piękna samica. No, po niej są młode, ona była wcześniej sparowana z tym Wolverine. Aha, była jest... z Wolverinem. Tak, a teraz jest sparowana z drugim Danusem, tym... synem tego Seth Spinsulver, co był drugi,
w RPA, on przyszedł ze zwycięstwą, a matką tego, tamtego samczyka jest znowu Czyli Robin w tym momencie młode się lękną tej parze, to przy czym ją może samiczka i pokażę mi delikatnie, wezmę tego samczyka. Jakoś on taki spokojny bardziej, spokojny, czy nerwowy? Żeby właśnie nie chciałbym ci tam młody z jajeczek rozbić. Dokładnie. Bardzo ciekawe ujęcie, może też pokażemy. Bo właśnie młody wychodzi z jajka. Chyba Adrian Lak będzie miał tego. O, no to dla niego. Pozdrawiamy Adriana. Tu jest młodek twój. Fajne. Czasem się tak uda w takim momencie. I tu jest syn tego samego. Też ładny, mocny. No. I czy on jest wnuki? To jest syn dwóch drugich miejsc w RPA. O, tak. O, syn. Ale to jest, ojciec jego jest dziadkiem. Jego też tej kupiłeś Laury. Na tej aukcji? Na pipie. Na pipie. Ale ojciec jego jest dziadkiem Laury, co wygrała RPA. No także to są gębie. Ale też piękny, ładny. Powiem ci, że ten samczyk fajny. Myślę, że to kwestia gustu, co tutaj się komu podoba. No. No wiesz, dobry gołąb się zawsze wszystkim podoba. No i tutaj na wolierze są jeszcze, tam są, bo nie będziemy wszystko pokazać, są dzieci jeszcze od kąpielą. No to może tutaj kamerę poprosimy, żeby tak przejść po wojlerce. Tam są dzieci Tomkaruńskiego, olimpijczyków, trochę od kolegów Olech. Od Jeleszka Pielesiaka jest brat pierwszego asa Giewontu i zwyciężczyni finału. Jest syn super czempiona tego, co w tym roku już był 3 razy pierwszy u niego na oddział. No jest tu... Jest. No to co powiedziałem, no każdy gołąb, którego wziąłem praktycznie do ręki, to Huberta Łośko, to jest naprawdę, no to tutaj pokażę jeszcze właśnie. To jest brat, ten nakrapiany, to jest Huberta brat, znamy. Samicy, co była u ciebie piąta na finale. No Hubert został mistrzem Giewontu w tym roku, także w 2019, a w 20 zobaczymy, no też uczestniczy. To tyle mamy samczyków, przejdźmy może tam do samiczek. My już jesteśmy tutaj w części samiczek. W tym momencie, bo część gołębi już Marcin rozdzielił. I tutaj kolejną samiczką też mamy. Ciekawe, to jest z kitla, nie? To jest akurat nowość, no. To jest super, to jest jeszcze młoda. Wnuczka kitla, ale to ona jest kupiona od drapy. I to jest siostra, pełna siostra najlepszego lotnika, jakiego drapa miał w zeszłym roku. Piękna samica. Ładna, jak na samiczkę to ma fenomenalną budowę. Mocna. Jeszcze z tego roku? No. To ona jak dojrzeje, to będzie na pewno plasa gołębi. To jest córka olimpijczyka Pawła Mędrysy i ten olimpijczyk miał trzecie miejsce na olimpiadzie w Poznaniu, a w tym roku w Brunie był drugi znowu, też w D. Także no, sieczka też już na piątym. To była późna, to młoda, no. Późna młoda, to była samiczka. Ale ładna, fajna zbudowa. Super gołąbek. Jak widzimy, sieczka taka. Tutaj jest samiczka. Pozdrawiamy Huberta. Samica 20 z finału z Giewontu. O, czyli ta, która latała w zeszłym roku u mnie. Tak wygląda. Ona jest siostrą. Może mnie poznaje. Ona jest siostrą pierwszego asa Koźgówek. I we wcześniejszym roku jej brat był drugi z finału za tą Koźgówkę. Bo ona była nawet na WSA na giełdzie chyba. Nie, bo ona była 20. Aha, 20. Ale ona nie była, to akurat się mi udało. Także... No nie, ale z Polski też tam licytowali. Też ktoś także fajnie, kupił, super samica, bo on też. Zobaczymy, czy coś wyda. Bardzo ładna, no mocnej budowy, jak widzimy. Mięsieniarz kipi na niej. Ładna, czerwona. Utrzymane może fajnie gołębie. To żona. Ja pracę mam taką, jak to mam. Tu jest samiczka z klasów, tylko że akurat kupiona od kolegów Stępniewskich. No, też późna samica, ale no to mocne. Jest torpeda. Widać po budowach, po plecach, to pocisk normalnie. Tu jest. Skrzydełeczko. To jest typowo gołąb pod wspólne gębniki, także... No jak koledzy Stępniewscy też walczą dużo na wspólne gębniki. No, a klasy to wiadomo, wszyscy wiedzą, że oczko. To... No to klasy też dobre są na wspólne gębniki. Może nam kamerka ostrości nie może złapać, ale... Światło właśnie. Tu jest oryginalna samiczka od Petera van der Merwe. To jest... siostra gołębia, który był trzeci na locie narodowym na 7165 gołębi. Czyli to jest ten oryginał Peter van der Merwe. To też piękna mocna. To jest z Ripleya, Amigo, ta linia. Wiem, bo ona była na aukcji. Nawet no to z niej ten razem my się trochę licytowali. Piękna samica. Ja też się pochwalę, że my tak bez celu tu nie przyjechali, bo też sobie
do swojej hodowli właśnie z tej samiczki i po tym samczyku od 1360 to od pałki, od 13.6 dokładnie. To akurat zasilam. A jeszcze wszystkich nie widziałeś, to jest. No, ale te akurat to wybrałem. To jest córka Achillesa też od Olechów, ale tylko piękna, że to mocna. On już akurat z hurikanką, to oni taką samicę mają. Krótsza, ale jej piękna, brat poszedł na ludzkim gieściu za 7 tysięcy w zeszłym roku. No, ładnie, ładnie. Nie, to tu jest klasa, też fajna samiczka. Piękna. Mój gust, taka kluzeczka mała, mięsień i taka. Paweł Mędrysa mówił, jak tutaj był u mnie, to mówił, że ona da coś. No to takie mi się gołębie właśnie podobają. Tak, to zobaczymy. Się cieszę, że mam podobny gust jak pan. No może będzie wtedy. Tutaj jest samica od Tomka Romińskiego, córka Olimpijki, tej 7750. A ona, ta Olimpika była parowana z bratem tej Olimpiki 7192. Także no też wszystko co najlepsze. Tak jak widzimy, no same dzieci olimpijczyków i zwycięzców, także tu naprawdę to co powiedziałem tu jest na wstępie, że ciarki przechodzą jak się o takie gołębie więcej. No tam naprawdę jest super. Tu jest od Darka Marszewskiego, córka tej 8522, tej najlepszej samicy, co nie poszła na olimpiadę, bo wtedy był ta ptasia grypa, co byłaby wiem, na pierwszym miejscu. Kojarzę to, no. W C kategorii ona była ptasia. Tak. No i tam jest jeszcze pełno rodziców odkupionych Asu i Asy z Małopolski, z Giewontu, no pełno jest, co nie pokazuje. Tak, bo to były też od Arka Bitnera matkę mówiłeś, nie? Masz to gdzieś my ją tu widzieli. Tam jest szósta niebieska samica z Logowa, z finału też, bardzo fajna samica. Czyli jak widzimy, no też większość gołębi jest olimpijskich, ale jest też dużo gołębi, które ja się bardzo walczą na wugie, dokładnie. To się nastawiasz na wspólne gołębiki, no ale też z tego co gadałem z tobą, bo masz tu dużo, widzę takich jesiennych, młodych, to część, znaczy wszystkie chcesz przeznaczyć na sprzedaż, nie? Coś zostanie. Coś dla siebie tam pewnie kilka to zostawisz. To tam zostawię z tych, co tam. To my może tam pod filmikiem damy numer telefonu do ciebie, jakby ktoś był zainteresowany, chciałby sobie coś tutaj od ciebie nabyć, bo można. No, jest na sprzedaż, no. To nie jest za cukierki, no. Wiadomo, co ale chodzi, no, można się dogadać. Dokładnie, ale myślę, że nawet gdy nie sprzedadzą się, to na pewno na giełdzie u Krzysztofa Kłosa część tych gołębi zostanie wystawiona. Będzie tak, że będzie też można nabyć na giełdzie. Ale gołębie się pokazują, lecą, no zobaczmy. No jest, no tak jak mówisz, no dopiero zacząłeś, w zeszłym roku pierwszy raz zawalczyłeś na tych wspólnych gołębnikach, no ale sukcesy już jakieś tam drobne były, no bo między innymi na WG Kraków z 8, no u nas też miał jakoś 30-50. No to też fajnie, no i na Dobczycach drugie miejsce. Jak na, powiedzmy, taki debiut pierwszy raz, no to fajnie. No to 16 gołębi było tylko wysłane, 14 poszło na finał. No dokładnie, to no wiemy, że nie jest łatwo, no tysiące gołębi tam latają na różnych WG i żeby mieć w pierwszej 20-10 to jest już uważam sukces. No. Także a reszty dokładnie, tak jak mówiłeś. Selekcja będzie ostra. Dokładnie, będą się testować. No. Także tutaj, jeżeli ktoś ma ochotę z Marcinem porozmawiać, będzie numer telefonu pod filmikiem, zadzwonić. Ja naprawdę polecam tutaj te gąbki, bo widzę, że jest materiał pierwsza klasa. No. Tak jak powiedziałem na początku, no na pewno takich gołębi jak tam mamy, coś my pierwsze mieli na początku, to pewnie ciężko będzie u kogoś w Polsce spotkać w hodowli. Także cieszę się, że a my może, cię tu... a nie wiemy. No nie, no to wiadomo, ja tu nie mówię, że tak jest, bo ale podejrzewam, nie? Także cieszę się, że my tutaj cię odwiedzili, no bo oglądaliśmy tą wspaniałą kolekcję. No i zresztą, cóż, życzymy ci sukcesu na wspólnych gołębnikach u nas, żeby też fajnie coś ci wsiadło. Żeby jeden doszedł. No myślę, że tam dałeś chyba dwie drużyny, to coś pewnie dojdzie. To. No ale wiadomo, jak to jest, różnie w życiu bywa. Zobaczymy, jak sezon cały się ułoży, też będziemy pomału rozpoczynać treningi. Myślę, że na tym żegnamy się tu z kolegami. Pozdrawiamy wszystkich. Dobry lot. Międzynarodowy Wspólny Gołębnik Giewont. Atrakcyjna lokalizacja. Kilkuletnie doświadczenie. Profesjonalna obsługa. Wysoka skuteczność lotowa. Małe straty gołębi. Optymalna obsada. Cenne nagrody. Świetna zabawa.